Witamy Państwa ponownie. Za chwilę początek finałowej rundy pierwszego w sezonie 2015-2016 indywidualnego konkursu o punkty Pucharu Świata w skokach narciarskich. 30 zawodników wyłonionych po rundzie pierwszej. No i jak dobrze wiemy, tylko jeden reprezentant Polski, Kamil Stoch, ale za to bardzo dobry skok naszego mistrza. 137 metrów, piąte miejsce Polaka, strata 14,6 punktu do prowadzącego Petera Prewc. No a do miejsca na podium, do trzeciego Severina Freunda, ta strata wynosi 5,5 punktu. No ale na pewno walka o podium będzie bardzo zacięta, ponieważ obok Kamila Stocha jeszcze Andras Wellinger, wydaje się, ma szansę na to, by wskoczyć na miejsce w czołowej trójce. No a ta czołowa czwórka przed Polakiem: Peter Prewc, Daniel Andre Tande, Severin Freund i Noriaki Kasai. Tak, powiedziałeś, jak dobrze wiemy, z szóstki tylko Kamil w serii finałowej, czyli dobrze wiemy, ale dobrze nie jest, bowiem liczyliśmy na zdecydowanie więcej. I Dawid Kubacki, Jan Ziobro, no tutaj liczyliśmy na to, że Janek szczególnie też, który wczoraj w konkursach drużynowych pokazywał się z dobrej strony, dzisiaj również będzie trzymał ten poziom rywalizacji. No niestety stało się troszeczkę inaczej. 15 platforma startowa, a więc rozpoczynamy tak jak przez większą część pierwszej serii konkursowej, a rywalizację w serii finałowej rozpoczyna Francuz Ronan Lamy Chapuis. 122 metry Ronana w pierwszej serii, dało mu to 30 miejsce. Jego najlepszy start jak do tej pory w karierze w zawodach Pucharu Świata to siódme miejsce w Teupitz Bad Mittendorf w ubiegłym sezonie, który zakończył na 69. miejscu w klasyfikacji generalnej. Troszeczkę zniosło go na prawą część ze skoku Ronan Lamy Chapuis. Również w tym momencie mamy wiatr podwiejący pod narty, około pół metra na sekundę. Będzie miał odjętych 5,7 punktu. Francuz 116,5 metra, więc znacznie bliżej niż podczas pierwszej serii. O 5,5 metra bliżej niż podczas pierwszej serii konkursowej Ronan Lamy Chapuis. No oczywiście on w tym momencie będzie numerem 1. Za chwilę na belce startowej zobaczymy Kanadyjczyka Mackenzie Bite-Clausa. No, mówiłem przed jego pierwszym skokiem, że w ubiegłym sezonie nie zdobył ani jednego punktu w zawodach Pucharu Świata. Ten nowy sezon rozpoczyna dużo lepiej, bo wiadomo już, że jakieś punkty będzie miał. W pierwszej serii Kanadyjczyk 122,5 metra. A teraz słabszy, dużo słabszy rezultat. No, ale wiatr też dużo słabszy. Podczas pierwszego skoku miał metr na sekundę pod narty, teraz zaledwie 0,2 metra na sekundę pod narty. No a ląduje 8,5 metra bliżej Mackenzie Bite-Clause. 114 metrów to odległość osiągnięta przez reprezentanta Kanady. Noty za styl niższe za ten pierwszy skok, tym razem 15,5, 16, 16,5 punktu. Miał niewielką przewagę punktową nad reprezentantem Francji. No i tę przewagę stracił. W tym momencie jest za Francuzem. No a za moment powinniśmy oglądać Jakuba Jandę. O, proszę, duet polskich trenerów. Łukasz Kruczek, Zbyszek Klimowski, którzy wędrują powoli w kierunku platformy trenerskiej. Jakub Janda. 6 pucharowych zwycięstw w zawodach Pucharu Świata na swoim koncie. 20 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata Jakub Janda od 1996 roku. Oglądamy go w rywalizacji pucharowej. 121,5 metra w pierwszej serii, teraz 125, a więc dokładnie w punkcie konstrukcyjnym Schwarzberg-Szance wylądował reprezentant Czech. W nieco gorszych warunkach niż podczas pierwszej serii konkursowej skakał Jakub Janda. Będzie miał odjętych 1,3 punktu, prawie 10 miał odjętych podczas pierwszej serii. Jest to skok, który oczywiście pozwoli mu w tym momencie objąć prowadzenie. Będzie prowadził. Jakub Janda jest w tym momencie na pierwszym miejscu o 22,7 punktu przed Ronanem Lamy Chapuis. Anders Fanemel na Państwa ekranach, reprezentant Norwegii. W pierwszej serii 119,5 metra, klasyfikowany na 27 miejscu. On jest spokojny był. Ten lot, być może jakieś podmuchy, choć w komputerze widzimy, że tylko niespełna 1,1 metra na sekundę wiał wiatr.
a odległość Fanemela 2 metry słabsza niż z pierwszej serii. Teraz 117,5 metra reprezentanta Norwegii. Ci, którzy w ubiegłym sezonie byli najjaśniejszymi postaciami w reprezentacji Norwegii, właśnie Anders Fanemel, który skacze, jak widzimy, dosyć słabo, czy Rune Velta, który w ogóle nie wszedł do rundy finałowej, a wczoraj nie oglądaliśmy go w konkursie drużynowym. Na razie na początku nowego sezonu prezentują się dużo słabiej niż kilku innych kolegów z reprezentacji. W tym momencie Fanemel na drugim miejscu za Jan. A tymczasem Ilmir Hazetdinov, popatrzmy o skok reprezentanta Rosji. No i znacznie lepiej niż podczas pierwszej serii konkursowej, wtedy 123 metry, teraz powyżej 125, 127,5. Porównywalne warunki, w jakich skakał Ilmir Hazetdinov, no ale ten skok, myślę, spowoduje, że awansuje w klasyfikacji dzisiejszego konkursu. Ubiegły sezon to był ten pierwszy w jego karierze, kiedy punktował w zawodach Pucharu Świata. 19 był w Kłopio, to był jego najlepszy start w karierze. Teraz Ilmir Hazetdinov jest na drugim miejscu za Jakubem Jandą. Przegrał z Czechem jedną różnicą 70 cm, czyli 1,3 punktu. Kamil Stoch na Państwa ekranach, no cieszymy się i on zapewne także cieszy się z tego, że po tych słabszych wcześniejszych skokach tutaj na Folkland Arenie w konkursie było dobrze. Manuel Popinger, nie było go wczoraj w drużynie, był Manuel Fettner. Dzisiaj Fettner nie awansował nawet do 50. Popinger spisał się lepiej, bo w pierwszej serii skoczył 119,5 metra, co daje mu 25. miejsce. Manuel Popinger. Chyba dalej, na pewno dalej niż w pierwszej serii, w okolicach czerwonej linii oznaczającej punkt konstrukcyjny, lądował reprezentant Austrii. 125,5 metra. To jest druga odległość serii finałowej. Dalej lądował Ilmir Hazetdinov przed momentem, 127,5 metra. No ale wiatr znowu nieco mocniejszy, wiejący z dołu skoczni. 0,9 metra na sekundę podczas skoku Austriaka, który w tym momencie klasyfikowany jest na trzecim miejscu za Jakubem Jandą i Ilmirem Hazetdinovem. Lauri Asikainen. Patrzmy na reprezentanta Finlandii, 26-letni skoczek z Jyväskylä, 122 metry podczas pierwszego skoku konkursowego. Nierówne troszeczkę wyjście z progu, walczył o odległość, starał się ustabilizować tę sylwetkę w locie Lauri Asikainen, no ale znacznie bliżej niż podczas pierwszej serii, tylko 115 metrów. Jedyny Fin, podobnie jak my mamy tak, Kamila Stocha, tak, to jest Finowie, tylko Lauri Asikainena. Ale zdarzało mu się wskakiwać w swojej karierze już do czołowej dziesiątki zawodów Pucharu Świata. Ósmy był w Kusamo w ubiegłym sezonie, 10 w Lillehammer. Dwa lata temu zajął 9 miejsce podczas konkursu pucharowego w Falun. Lauri Asikainen za moment na 5. miejscu w tym momencie ze stratą 18,6 punktu do Jakuba Jandy. A więc Jakub Janda, Ilmir Hazetdinov, Manuel Popinger to na razie najlepsza trójka. Sepp Gracer i Walter Hofer. Sepp Gracer, właśnie ten pan, który jest odpowiedzialny za pomiar kombinezonów, długości nart. A na możliwość wejścia na belkę startową czeka Andras Kofler. 121,5 metra Austriaka w pierwszej serii. 23. miejsce. Chyba jakiś podmuch wiatru, tak się wydaje, bo to podejście do lądowania Kofflera wyglądało dramatycznie. Dość dramatycznie. No, wielce doświadczony, już ponad 30-letni zawodnik, więc sobie poradził, ale odległość tylko 116 metrów. W pierwszej serii, przypominam, miał 121,5 metra, skakał z tej samej 15 belki. No i w podobnych warunkach, tak to przynajmniej się wydaje. Pół metra na sekundę wiatru pod narty w pierwszej serii, 0,6 metra na sekundę wiatru pod narty podczas tego
skoku, no ale oczywiście odległość słaba, co oznacza, że nie utrzyma miejsca, jakie zajmował po pierwszej serii. W tym momencie jest na ostatnim miejscu Andreas Koffler po skokach 8 zawodników w rundzie finałowej. Severin Freund, trzecie miejsce po pierwszej serii, strata 9,1 punktu do Petera Prewca. Ta walka między nimi zapowiada się naprawdę atrakcyjnie, niezwykle ciekawie, a tymczasem Roman Kołdelka, 22 miejsce po pierwszej serii. Popatrzmy na skok reprezentanta Czech. Bardzo ładnie, stylowo skacze Roman Kołdelka. Także potrafi głęboko położyć się między nartami. 124 metry to odległość, jaką uzyskał podczas pierwszego swego skoku. Teraz 2 metry bliżej. No, ale i te warunki, w których skakał, nieco odmienne od tych z pierwszej serii. Teraz będzie miał odjętych tylko 1,9 punktu. Porównywalne noty za styl dla Romana Kołdelki. 10-krotnie w swojej karierze Roman Kołdelka stawał na podium zawodów Pucharu Świata. 4-krotnie wygrywał, 2-krotnie był drugi i 4-krotnie zajmował trzecie miejsce. Aktualnie na którym? Na trzecim miejscu Roman Kołdelka, a więc Jakub Janda, Ilmir Hazetdinov, Roman Kołdelka to czołowa trójka, więc dwóch Czechów z przodu. No tak, trójka Czechów awansowała do rundy finałowej, wszyscy trzej w tej trzeciej dziesiątce, no i właśnie teraz oglądamy trzeciego z nich, Jana Maturę. W pierwszej serii 125 metrów, dzięki temu klasyfikowany był na 21 miejscu, a teraz jak widzieliśmy, nie udało mu się nawet doskoczyć do 120 metra, co oznacza oczywiście, że tego miejsca, jakie zajmował po pierwszej rundzie, nie utrzyma. W dodatku prawie 0,9 metra na sekundę, wiatr pod narty, blisko 10 punktów z tego tytułu odjętych, jednomyślność sędziów w ocenie skoku Jana Matury, wszyscy ocenili jego próbę na 17 punktów, ale miejsce w tym momencie szóste, jak widzimy. A zatem Jakub Janda, Ilmir Hazetdinov, Roman Kołdelka to najlepsza trójka po skokach 10 zawodników w rundzie finałowej. Za moment zawodnicy, którzy zajmowali po pierwszej serii miejsca od 11 do 20. Widzimy tam w tle Jakuba Jandę, który stoi w miejscu przeznaczonym dla lidera. Ilmir Hazetdinov na miejscu drugim, na razie Roman Kołdelka na miejscu trzecim. Oto klasyfikacja po pierwszych 10 skoczkach serii finałowej. No, przypomnę, jeden jedyny Polak, Kamil Stoch, piąty po pierwszej serii, znakomity skok, 137 metrów. No i Kamil będzie walczył, będzie bił się dzisiaj o podium pierwszego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal. Prowadzi po pierwszej serii Peter Prewc, na drugim miejscu Daniel Andre Tande ze stratą 4,1 punktu do Słoweńca. Na miejscu trzecim Severin Freund, 9,1 punktu straty do Petera Prewca, a przed Kamilem Stochem jeszcze Noriaki Kasai, ten niesamowity Japończyk, o pół punktu wyprzedza 43-letni Kasai Kamila Stocha. Te wielkie emocje dopiero przed nami, a na razie 20 po pierwszej serii Stefan Lai, 127 metrów to odległość, jaką uzyskał Niemiec podczas pierwszego skoku. No, wydaje mi się, że wylądował przed 125 metrem. Ma 121,5. 5,5 metra bliżej niż w pierwszej serii. Ale zobacz, w jak różnych warunkach skakał podczas pierwszej serii. Ponad prawie 1,5 metra na sekundę wiatr pod narty, odjętych 15 punktów, a teraz niemal bezwiecznie tylko 0,6 punktu odejmą za wiatr sędziowie. A Stefan Laje to skoczek, którego owszem oglądaliśmy w ubiegłym sezonie podczas zawodów Pucharu Świata, ale on zdecydowanie częściej startuje w zawodach Pucharu Kontynentalnego. 13 był w Engelbergu, 15 w Innsbrucku, a więc skakiwał do drugiej dziesiątki zawodów pucharowych. Teraz będzie na drugim miejscu, a więc przegrał z Jakubem Jandą. No pnie się Jakub Janda. 1,1 punktu. Tak, Jakub już awansował z 28 miejsca na co najmniej 20 w konkursie, a więc 8 skoczków już pokonał. Taku Takeuchi tymczasem. On w pierwszej serii skakał z tej 17 wyższej belki startowej, ale uzyskał tylko 121,5 metra Japończyk. O, teraz lepszy wynik. Teraz 125-metrowy, może nawet ponad 125-metrowy rezultat. A nie, jednak nie. 123,5 metra. 2 metry zatem lepszy rezultat od tego z pierwszej serii. No ale jego przewaga nad Jakubem Jandą po pierwszej kolejce była dosyć wyraźna, więc wydaje mi się, że będziemy mieli za chwilę nowego lidera.
Jakub Janda, przypomnijmy, 125 metrów, no a teraz Takuta Kauchi 123,5 metra, 4,3 punkty odjęte za wiatr, oceny sędziowskie od 17 do 18 punktów i jest na pierwszym miejscu Takuta Kauchi o 3,4 punktu wyprzedził Jakuba Jandę. Ale dla Jakuba ten drugi skok udany. No i jak powiedziałeś, awans o kilka miejsc. No, pozostajemy w japońskich klimatach. Daiki to teraz w powietrzu. Mistrz olimpijski z Sochi w konkursie drużynowym. Dobry skok Daikiego, 127 metrów podczas pierwszej serii. Teraz 133,5 metra, porównywalne warunki. Może teraz nieco mocniej mu dmuchnęło pod narty, ale to najdłuższy skok, jaki oglądaliśmy w serii finałowej. Do tej pory 127,5 Ilmira Hazettinowa, a teraz 133,5 Daiki Ito. No i dobre oceny od sędziów, od wszystkich po 18 punktów. I oczywiście nowy lider. Tak, dwóch Japończyków na czołowych miejscach. Daiki Ito przed Taku Takeuchim, na miejscu trzecim w tym momencie Jakub Janda. Za chwilę będziemy mieli dwóch Norwegów, potem dwóch Austriaków. Tak się ułożyła klasyfikacja po pierwszej rundzie. Norwegowie to Andreas Tiernen i Johan André Forfang, a Austriacy Michael Heibeck i Stefan Kraft. Andreas Tiernen. 125,5 metra odległość uzyskana przez Norwega w pierwszej serii. Daje 17 miejsce. No i teraz w pobliżu 130 metra, a więc odległość chyba nieco lepsza niż ta z pierwszej serii. Tak, 128,5 metra, 3 metry dalej lądował. Skakał niemal w takich samych warunkach. Wtedy odjęte 7,2 punktu za wiatr, teraz 7,1 punktu. Ale niezbyt wysokie oceny od sędziów, choć mocno rozbieżne, od 16 do 17,5 punktu. No, z Daiki to na pewno nie wygra, nie wyprzedzi reprezentanta Japonii, ale może będzie na miejscu drugim. Tak, jest na drugim miejscu. Andreas Tiernen traci do reprezentanta Japonii 10,5 punktu. A za moment na belce startowej powinniśmy zobaczyć Johana André Forfanga, 20-letniego skoczka, mistrza świata juniorów z Almat z tego roku z Kazachstanu. 134,5, 135 metrów, by pokonać Daiki Ito. Czy będzie w stanie tak daleko skoczyć? Pięknie! Ależ odpalił teraz Johan André Forfang. Jak z katapulty wystrzelił tutaj z progu Schwarzbergschanze i poleciał daleko, daleko. Jak daleko? 143 metry, a więc najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. Przypomnijmy, rekord 146,5 należący do Michaela Urmana. 143 metry Johan André Forfang. Pięknie, pięknie daleko. Będzie miał odjętych prawdzie 16,4 punktu, ale noty jest 19, ale są także noty 17-punktowe. Odległość niemniej rzuca na kolana. No, on wygrał kwalifikację, przypomnijmy, wtedy skoczył 141 metrów, teraz 143 metry, a więc w ogóle najdłuższy skok, jaki oglądamy tutaj przez 3 dni pobytu na Falkland Arenie. Pięknie, tutaj problemy z lądowaniem, przechyliło go na prawą stronę, ustał to na szczęście Johan André Forfang, no i ta jego przewaga nad rywalami teraz będzie ogromna. No i pytanie, po pierwszej serii zajmował 16 miejsce, jak daleko awansuje w klasyfikacji dzisiejszego konkursu. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak będą skakać rywale. Już za chwilę zobaczymy, na co stać Michaela Heibecka. No na razie dużo słabiej niż w poprzednim sezonie, w którym był wyróżniającą się obok Stefana Krafta postacią w reprezentacji Heinza Kutina. Tutaj ani w konkursie drużynowym, ani dzisiaj w pierwszej serii nie zachwycał. 129 metrów to odległość uzyskana przez Heibecka w pierwszej serii. No i miejsce 15, a więc w połowie stawki rundy finałowej. Jest zielone światełko dla reprezentanta Austrii, wiatr pod narty. No zobaczymy, na ile mu pomoże, czy będzie w stanie uzyskać tym razem odległość lepszą niż 130-metrową. Nie, nie. To jest na razie skoczek nieprzypominający tego z ubiegłego sezonu. Poniżej punktu konstrukcyjnego, 123 metry, a więc na pewno nie uda mu się utrzymać miejsca 15, jakie zajmował po pierwszej rundzie. Johan André Forfang pozostanie liderem. Daiki Ito w dalszym ciągu będzie wiceliderem na drugim miejscu. 123 metry. To powinno dać Michaelowi Heibeckowi może trzecie miejsce? Czy za blisko? Nie, dalej, bo ze Stirnenem będzie przegrywał. Będzie przegrywał ze Stirnenem.
A piąty. No proszę. Z ataku Takeuchi. Strata 32,3 punktu do Johana Andre Forfanga. Norweg, Japończyk i Andras Tiernen, a więc drugi Norweg to najlepsza trójka. I Stefan Kraft, popatrzmy na skok reprezentanta Austrii. 126 metrów, teraz 141, musiałby skoczyć, by zepchnąć Forfanga i on skacze tak daleko. A więc przypomniał o sobie Stefan Kraft, tak świetnie jak skakał podczas zeszłego sezonu, kiedy to zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, kiedy wygrywał w Lahti w Wiśle. W Oberstdorfie 142,5 metra, a więc pół metra bliżej tylko od Forfanga. Będzie miał odjętych 11,2 punktu. Bardzo wysokie noty. Jest jedna 19,5 punktu. Dwie dziewiętnastki, jedna 18,5 punktowa nota, a więc znakomicie oceniony styl Stefana Krafta. Będzie liderem. Będzie na pierwszym miejscu, wyprzedzi Johana Andre Forfanga, tym bardziej, że miał nad Norwegiem przewagę, niewielką, bo niewielką, ale zawsze jakąś, a tutaj dołożył i notami, i nieco mniejszą stratą punktową za wiatr. A więc Stefan Kraft numerem jeden, Johan Andre Forfang będzie na miejscu drugim, a Daiki to spada w tym momencie na miejsce trzecie. O ile wyprzedza o 8,3 punktu Stefan Kraft przed Johanem Andre Forfangiem. Tak, przed rokiem Kraft na drugim miejscu, potem było zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, cały sezon zakończony na trzecim miejscu, a teraz Simon Amann. W przeszłości był tutaj drugi i trzeci na Falkland Arenie. Dobrze skakał w pierwszej serii, dobrze skacze w drugiej serii. Nawet wydaje mi się, że kawałek telemarku było podczas lądowania czterokrotnego mistrza olimpijskiego. 132,5 metra, a więc bardzo podobnie jak w pierwszej serii. Wtedy z 17 belki startowej 132 metry, teraz z 15 132,5 metra. No ale sędziowie nadal nisko oceniają jego lądowanie. Za wiatr odjęte 14,4 punktu dla Simona Amanna. To w tym momencie oznacza czwarte miejsce. Kraft, Forfang i to Amann Stiernen to najlepsza piątka. Świetne loty można powiedzieć, bo powyżej 140 metrów skakali i Stefan Kraft, 142,5, 143 metry Johan Andre Forfang, a za moment Aleksander Stöckl, a więc Norweg. Tom Hilde. Popatrzmy na skok Norwega. 15 razy w swojej karierze stawał na podium zawodów Pucharu Świata Tom Hilde. 2008 rok to najlepszy w karierze, zajął wtedy czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Później obniżył zdecydowanie loty, a teraz w okolicach 125 metra. Potrzebował 143, by pokonać Stefana Krafta, 138, 139, by powalczyć z Johanem Andre Forfangiem, który jest na drugim miejscu. On skacze 123 metry. Będzie miał odjętych aż 13,3 punktu. No, stosunkowo niskie noty za styl dla Toma Hildego. W ubiegłym sezonie 39 miejsce, najlepszy jego start to 10 lokata podczas konkursu w Willingen. Po raz ostatni na podium stał w 2013 roku, kiedy to zajął drugie miejsce podczas konkursu w Sapa. Tom Hilde aktualnie na miejscu 10 za Stefanem Laje przed Emilem Hazettinowem, a pierwsza trójka pozostaje bez zmian. Kraft, Forfang i to. Wczoraj w pierwszym skoku konkursu drużynowego Jurij Tepes uzyskał 135,5 metra. To był bardzo dobry wynik Słoweńca. Drugi skok był nieco słabszy. Dziś w konkursie w pierwszej rundzie 129 metrów i 11 miejsce Jurij Tepes. O, teraz jest 130-metrowa odległość na pewno, a więc poprawił się, jeśli chodzi o dystans, 131,5 metra, jak widzimy. Mało odjętych punktów za wiatr, 4,9. Wysokie noty od sędziów, 4,18, 1,18,5 punktu. Wydaje mi się zatem, że szansa na trzecie miejsce w tym momencie dla reprezentanta Słowenii Jurija Tepes. No tak, Krafta, Forfanga nie wyprzedzi na pewno. Daiki to łączna nota 226,9 punktu. Ładnie stylowo zaczął skakać Jurij Tepes. Doceniają to sędziowie. Tutaj też delikatnie zachwiane to lądowanie, ale to taka kosmetyczna poprawka. 4,18, 18,5. No i na którym miejscu? Na trzecim. Nie, nie będzie klasyfikowany.
Nie no, trzecim oczywiście. Stefan Kraft, Johan Andre Forfang, Juri Tepesz to pierwsza trójka. Czołową dziesiątkę zamyka Stefan Laje. No a przed nami ci, którzy po pierwszej serii zajmowali miejsca od pierwszego do dziesiątego. A więc Domen Preft, za chwilę ten 16-latek. Gregor Schlierenzauer, Richard Freitag, Kenneth Gangnes, Andreas Wellinger. Piąty po pierwszej serii jest Kamil Stoch, który będzie tutaj walczył o podium. Noriaki Kasai o pół punktu przed Kamilem Stochem na miejscu czwartym. Na trzecim Severin Freund, Daniel Andre Tande i Peter Preft, który jest liderem. Ta walka o zwycięstwo w dzisiejszym konkursie zapowiada się niezwykle ciekawie. 4,1 punktu dzieli Petera Prefta od Daniela Andre Tandego. Pytanie, czy Norwek będzie w stanie powtórzyć tak dobry skok, jak ten podczas pierwszej serii, kiedy to uzyskał 142 metry. Jaka będzie odpowiedź Severina Freunda? 134 metry w pierwszej serii. No i czekamy no oczywiście także na znakomity skok Kamila Stocha, bowiem jest w stanie wylądować dzisiaj na podium reprezentant Polski. A to aktualny lider Stefan Kraft. Bardzo warto podkreślić, myślę, znakomitą postawę Domena Prefta, tego 16-latka, który wczoraj świetnie prezentował się w konkursie drużynowym i jest w dziesiątce. Tak, Domen Preft. Jeżeli Słoweńcy chcieli wejść mocno w ten sezon, to na pewno to zrobili osobą tego zawodnika. Pięknie! Domen Preft, 16 lat, a wskacze od wczoraj praktycznie, od pierwszego skoku na Schwarzpark szanse znakomicie. 139,5 metra, czyli jest to odległość, która pozwoli mu zająć miejsce w pierwszej trójce. Myślę, że na pewno, czy pokona i Stefana Krafta, tutaj trudno wyrokować. Będzie miał odjętych 10 punktów, noty po 18, 139,5. Jego przewaga nad Stefanem Kraftem to było około 3 punktów po pierwszej serii. No bardzo zbliżone noty. Zbliżone noty, tak. Także Domen Preft drugi. No a więc nie wyprzedził Stefana Krafta, za to jest przed Johanem Andre Forfangiem. O 3,2 punktu przegrał Domen Preft ze Stefanem Kraftem. Kraft zatem ciągle liderem. Awans z 14 miejsca do pierwszej dziesiątki, a to już jego rodak Gregor Schlierenzauer. Bardzo niespokojnie w powietrzu. No i chyba jakiś błąd na progu popełnił Gregor Schlierenzauer, bo skończyło się na bardzo krótkim skoku. Zabrakło do punktu konstrukcyjnego wiele, bo jak widzimy tylko 119,5 metra uzyskał w tym skoku Gregor Schlierenzauer. Wiatr 0,7 metra na sekundę pod narty, a więc miejsca w pierwszej dziesiątce, jakie zajmował po pierwszej serii, nie utrzyma. No mocno rozczarowany Heinz Kutin, na pewno także sam Gregor Schlierenzauer niezadowolony. W tym momencie na miejscu 9, no, czyli skończy rywalizację daleko w dzisiejszych zawodach Gregor Schlierenzauer. No a teraz wielka wrzawa, bowiem na belce startowej zasiadł Richard Freitag. Ósme miejsce po pierwszej serii skoku na odległość 132 metrów. Jest w stanie osiągnąć tę wymaganą odległość 142 metrów. Ponad 140 metrów lub okolicach 140, by walczyć o czołową trójkę w tym momencie. I ląduje Richard Freitag w okolicach 140 metra. Ależ kapitalny robi się ten konkurs w końcówce. Bije brawo Stefan Kraft, no bo rzeczywiście był to świetny skok. Wysokie noty, już 2 razy 19, 3 razy 19,5, 2 razy 18,5, odjętych 10,2 punktu, 141 metrów. Może troszeczkę zabraknąć, by wyprzedzić Stefana Krafta, no ale nie, wydaje... Wyprzedził Krafta, ale... miał nad nim przewagę z pierwszej rundy, a skoczył 141 metrów, tylko półtora bliżej od Stefana Krafta, więc wydaje mi się, że będzie liderem Freitag. Zobaczymy, Domena Prefta wyprzedzi na pewno. 10,2 punktu, wysokie noty, wyższe od Stefana, no i teraz albo tuż przed Stefanem Kraftem wzniósł do góry ręce Werner Schuster, na którym miejscu będzie Richard Freitag. Jest na pierwszym, jest liderem, jest numerem jeden. O 3 punkty przed Stefanem Kraftem. Freitag, Kraft, Preft. A za chwilę, proszę Państwa, klasyfikowany na 7 miejscu po pierwszej rundzie reprezentant Norwegii Kenneth Gangnes. 133 metry to wynik, jaki uzyskał w pierwszej serii reprezentant Norwegii.
Oj, też skacze dobrze. Bardzo podobna odległość jak ta z pierwszej serii. Zadowolony Kenneth Gagness. 133 metry w pierwszej serii, teraz taka sama odległość, a więc myślę, że może być z tych skoków zadowolony. Wprawdzie aż 12,7 punktu odjęte za wiatr. Noty niezbyt wysokie, od 16,5 do 18 punktów. No miejsca, jakie zajmował po pierwszej serii, nie utrzyma. Wydaje mi się, że wypadnie nawet z pierwszej dziesiątki, ale może być zadowolony z dwóch równych, przyzwoitych skoków. Tutaj tak, Kraft, Prewc, a do końca pozostało nam już tylko 6 skoczków. Andreas Wellinger, po nim Kamil Stoch, dalej Noriaki Kasai, Severin Freund, Daniel Andre Tande i Peter Prewc. Oto Andy Wellinger, 20-letni skoczek z Weissbach. Jak do tej pory w karierze, 6-krotnie stał na podium. Jedno zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w Wiśle 2 sezony temu. 138,5, 139, to jest wymagana odległość dla Wellingera, by pokonać Richarda Freitaga. Dobry skok, ale nie tak daleki, by być liderem. 135,5 metra, będzie miał odjętych 9,3 punktu za wiatr, także wysokie noty na 18,5 razy 3, 2,19. No i Andreas Wellinger zakończy dzisiejszy konkurs w czołowej dziesiątce, co do tego nie ma wątpliwości. Raz jeszcze skok Andreasa Wellingera. Freitag, Kraft, Prewc to na razie ta najlepsza trójka. Różnice niewielkie. 3 punkty za Freitagiem jest Kraft. 6,2 punktu do Freitaga traci Domen Prewc. Na którym miejscu będzie Andreas Wellinger? Ex-aequo na drugim ze Stefanem Kraftem. Dokładnie, ex-aequo na drugim ze Stefanem Kraftem, a więc Freitag na drugim miejscu, Kraft i Wellinger na czwartym, Domen Prewc. A za chwilę Kamil Stoch, proszę Państwa, jedyny Polak w finałowej serii, liczna grupa polskich kibiców na Pokland Arenie. No i miejmy nadzieję, że będzie to równie udany jak pierwszy skok, a może nawet lepszy naszego mistrza. Niestety nie, niestety nie. Tym razem dużo, dużo słabiej skoczył Kamil, choć wydaje się, że miał dobre warunki. Prawie 0,8 metra na sekundę wiatru pod narty, ale tylko 125 metrów skacze Kamil Stoch. To jest 12 metrów słabsza odległość niż ta z pierwszej serii, która dała mu piąte miejsce. Od razu też dużo niższe noty od sędziów. Za pierwszy skok była 19, 18,5. Teraz Polak otrzymuje noty od 15 do 16. 15 punktów. No i to oznacza, że z pierwszej dziesiątki na pewno Kamil wypadnie. Tak, złe wyjście z progu, potem to fatalne lądowanie. Na drugi skok zupełnie nieudany w wykonaniu Kamila Stocha. Kończy rywalizację na razie na 9 miejscu, natomiast najprawdopodobniej wypadnie Kamil z pierwszej dziesiątki w dzisiejszym konkursie. Richard Freitag, on jest liderem, Stefan Kraft drugi, Andreas Wellinger, Noriaki Kasai, 26 lat w zawodach Pucharu Świata. Najstarszy skoczek, 43 lata, a on mówi, że nie zamierza absolutnie kończyć kariery. Wręcz przeciwnie, na skoczni czuje się znakomicie. To potwierdza znakomitymi skokami, jak choćby ten 136,5 metra z pierwszej serii, a teraz odpalił ponownie. Brawo, Noriaki, po prostu brawo. A wielki skoczek, nie ulega wątpliwości, wzór do naśladowania dla wszystkich, którzy chcą uprawiać sport i coś w tym sporcie osiągać. 139,5 metra. Odjętych będzie miał 14,7 punktu. Noty od sędziów, tutaj akurat noty, no ważne w kontekście oczywiście miejsca, jakie będzie zajmował Japończyk w dzisiejszym konkursie. Natomiast te obrazki, kiedy inni skoczkowie, ci młodsi kłaniają mu się, bowiem rzeczywiście, żywa legenda skoków narciarskich, skaczący znakomicie, no, może zabraknąć. Na drugim miejscu jednak Noriaki Kasai za Richardem Freitagiem, ale ze stratą 2,2 punktu tylko do Niemca, a więc którym będzie w czołowej szóstce zakończy rywalizację podczas pierwszego indywidualnego konkursu w tym sezonie Japończyk. W czołowej piątce, bo jeszcze 3 zawodników pozostało do zakończenia rywalizacji. Tak. Ten trzeci w klasyfikacji po pierwszej rundzie to zdobywca Pucharu Świata sprzed roku, Severin Freund. W pierwszej serii 134 metry. No, teraz skacze podobnie, około 135 metrów, no a to oznacza, że może nie być dzisiaj miejsca na podium dla Severina Freunda. 132 metry, 2 metry słabszy wynik niż ten z pierwszej kolejki. No wprawdzie mało odjętych punktów za wiatr, ten wiatr mu nie pomagał. 0,3 metra na sekundę, noty sędziowskie od 17,5 do 19 punktów, no ale przede wszystkim odległość słabsza. Richard Freitag 141, Noriaki Kasai 139,5, Kraft 140.
32,5, a tylko 132 metry uzyskuje Severin Freund. A więc spore rozczarowanie, myślę, jeżeli chodzi o skok Severina Freunda. No, mina Richarda Freitaga mówi sama za siebie. No to był słaby skok zwycięzcy, zdobywcy Pucharu Świata z ubiegłego sezonu. No, ale to nie zmienia faktu. Jest na pierwszym miejscu, tak, no to przewaga z pierwszej rundy dała tutaj o sobie znać. O 0,1 punktu wyprzedził Richarda Freitaga Severin Freund, co oznacza, że na pewno będzie miał miejsce na podium, bo pozostało do zakończenia zawodu dwóch zawodników. Za moment Daniel Andre Tandem, reprezentant Norwegii, 21 lat ma ten chłopak i staje przed szansą wywalczenia najlepszego, największego swojego sukcesu w karierze. Jeżeli stanie na podium, a stanie na podium, bowiem odpalił znakomicie, poszybował daleko i wszystko wskazuje na to, że wyprzedził w tym momencie Severina Freunda, że będzie liderem. 140,5 metra, ależ dwa kapitalne skoki dzisiaj Daniela Andre Tandego. 142 w pierwszej serii, teraz 140,5 metra, a to jest przecież chłopak, który dopiero trzeci sezon skacze w zawodach Pucharu Świata. W ubiegłym sezonie najlepszy jego start, piąte miejsce w Teplitz Bad Bittendorf, a teraz może wygrać zawody. Wszystko będzie zależało od tego, jak skoczy Peter Prewcy w swoim ostatnim skoku. Minus 8,5 punktu, tak, 140,5 metra, jakżeż wysokie noty, 2 razy 19,5, 3 dziewiętnastki, tak wysokich not nikt dzisiaj nie dostał. A i w dodatku stosunkowo mało odjętych punktów za wiatr, tylko 8,5, no przy tej odległości, przy tej ocenie stylu przez sędziów oczywiście będzie liderem, ma na pewno miejsce w najgorszym razie na drugim stopniu podium, w tym momencie jest pierwszy. O 19,2 nad Severinem Freundem. To jest knockout i już przyjmuję gratulacje od swoich kolegów z reprezentacji. Daniel Andre Tande, wielkie brawa dla tego skoczka. No i trudne zadanie przed Peterem Prewcem. Miał 4,1 punktu przewagi nad Norwegiem po pierwszej serii. Przypomnijmy, skoczył 139 metrów Słoweniec, a zatem wygra ten konkurs rozpoczynający nowy sezon, czy też nie? Może wygrać, ale zobaczymy. Na pewno będzie niewielka różnica między pierwszym a drugim zawodnikiem. 138 metrów skacze Peter Prewc. 10,2 punktu odjęte za wiatr, a więc odległością przegrywa 2,5 metra. Razy 1,8. To przegrywa o 1,7. No więc ta przewaga 4,1 punktu może nie wystarczyć do wygrania konkursu przez reprezentanta Słowenii. No ale dostał też wysokie noty. 19,5, 19, 18,5. Niewielka różnica będzie dzieliła Norwega i Słoweńca. Ale być może to Daniel Andre Tande wygra dzisiejszy konkurs. Notami, odległością wygrywa Daniel Andre Tande. On miał też odjętych mniej punktów, tylko 8,5, 10,2 Peter Prewc, a różnica między nimi była tylko 4,1 punktu, a więc wszystko wskazuje na to, że Peter Prewc będzie musiał zadowolić się drugim miejscem i co oznacza, że Daniel Andre Tande wygrywa swój pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata. Wielkie brawa dla Aleksandra Sztekla, a przede wszystkim wielkie brawa dla Daniela Andre Tandego. No i jakaś rehabilitacja Norwegów. Wczoraj mieli szansę walczyć o miejsce na podium, no ale po dyskwalifikacji okazało się, że nie było ich w rundzie finałowej. Dziś Norweg wygrywa zawody. Jest nim po raz pierwszy w karierze, jak mówił Sebastian, młodziuteńki Daniel Andre Tande, ale rzeczywiście dwa znakomite występy. 142 metrów pierwszej serii, 140,5 metra w serii finałowej, w efekcie 3,1 punktu przewagi nad Peterem Prewcem. Oto klasyfikacja. Daniel Andre Tande, Peter Prewc na miejscu drugim, Severin Freund na miejscu trzecim. Takie będzie podium, potem Freitag, Kasai, wielkie brawa i ukłony. Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Domen Prewc, 16-latek na 8. miejscu. Johan Andre Forfang, Juri Tepesz zamyka czołową dziesiątkę. Jedyny Polak, którego oglądaliśmy w serii finałowej, a więc nasz najlepszy skoczek Kamil Stoch, kończy dzisiejszą rywalizację na 13 miejscu za Daiki Ito, a przed Simonem Amanem, który jest 14, czołową 20 zamyka Stefan Laje, a na miejscu 30, a więc tym ostatnim, Andreas Koffler.
O, bardzo ciekawy konkurs, wysoki poziom, no bo sporo skoków. Ale też loteryjny. Powyżej 140 metrów. No ta druga seria była trochę bardziej sprawiedliwa, jeśli chodzi o wiatr, bo w podobnych warunkach zawodnicy skakali. Pierwsza była bardzo, bardzo loteryjna, bardzo niesprawiedliwa. Niektórzy, większość miała zawodników odejmowane punkty za wiatr pod narty, ale różnice dosyć duże. Złe warunki trafił, o czym mówiliśmy, Klemens Murańka. No nie zmienia to faktu, że ta druga seria była już znacznie bardziej wyrównana, stojąca na bardzo wysokim poziomie. Wielkie słowa uznania dla młodziutkiego reprezentanta Norwegii Daniela André Tande, który jest pierwszym w nowym sezonie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No ale ci, którzy liczyli się w poprzednim sezonie, Peter Prebz na drugim miejscu, Severin Freund na miejscu trzecim, Kasai w czołówce, Kraft wysoko, no więc powtarzają się nazwiska tych wielkich skoczków, którzy od kilku lat dominują w Pucharze Świata, na mistrzostwach czy na igrzyskach, ale też pojawiają się nowe postacie, jak chociażby ten 16-latek Domen Prebz, no i ten młodziutki też przecież triumfator dzisiejszych zawodów, Daniel André Tande. Tak, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, chyba możemy otwarcie powiedzieć, liczyliśmy na więcej. Sześciu naszych skoczków, sześciu podopiecznych Łukasza Kruczka startowało w pierwszej serii, tylko Kamil Stoch przeszedł do serii finałowej, co należy określić krótko, słabo. Start, no falstart, tak chyba powiedzmy, jeżeli chodzi o start biało-czerwonych. Kamil w końcu odpalił w tej pierwszej serii, w drugiej czegoś troszeczkę zabrakło, ostatecznie zakończył rywalizację na 13 miejscu. Ale przypominamy, ten sezon będzie bardzo długi, 37 konkursów, w tym 31 indywidualnych, to się wszystko dopiero rozpoczyna. Trenerzy i zawodnicy są zgodni, po tych pierwszych konkursach nic tak naprawdę nie będzie można powiedzieć, dopiero około trzeciego konkursu, wtedy to się ustabilizuje i będzie można realnie oceniać formę poszczególnych zawodników. My tymczasem oglądamy loty tych najlepszych, tych, którzy dzisiaj świętują, tych, którzy dzisiaj się cieszą. Wielkie brawa i gratulacje dla Daniela André Tandego za zwycięstwo. Peter Prebz na miejscu drugim, Severin Freund na miejscu trzecim. A my dziękujemy pięknie Państwu za uwagę. Marek Rudziński, Sebastian Szczęsny. Kłaniamy się. Do usłyszenia.